Siemano, witam was w nowym odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj wracamy do projektu. I od razu lecimy z poprawkami, bo jak zwykle trochę napsułem w poprzednim odcinku. Przede wszystkim trzeba obniżyć ściany o jedną płytkę. Wytniemy to z dołu, bo u góry mamy cegiełki. Tutaj polecam odczepianko całości za jednym razem, żeby potem nie musieć na nowo wszystkiego składać. Można to było ogarnąć na kilka innych sposobów, ale bardzo nie chciałem nic mieszać ze schodami, z których jestem mega zadowolony, więc wybrałem obniżenie wszystkiego, co oznacza więcej roboty, ale no mniejsze ryzyko, że coś popsuję. Kolejna rzecz to dziura w płytce, w podłodze, czyli zejście do piwnicy. Ona jest w złym miejscu, powinna być troszkę bliżej ściany, ale ja też nie chcę używać zbyt małych płytek, bo to prowadzi do tego, że musimy pod spodem dawać łączące plejty, które mogą być tuż obok ściany, wtedy trudniej się to nakłada. Trzeba trochę więcej czasu na precyzyjne połączenie. Nie lubię tego bardzo, więc te płytki łączące, które daję od dołu, zawsze staram się dawać z dala od ścian, więc minimum 3 study od brzegu. I dopasowanie tego to jest zawsze coś absurdalnie czasochłonnego, przynajmniej dla mnie. Nie zacząłem jeszcze odcinka, a poświęciłem na niego już kilka godzin, tak to z reguły wygląda. Mamy to, w końcu. Możemy budować nowe rzeczy i od czego tutaj zaczniemy? Trzeba coś zbudować w naszej piwnicy. Nie wiem za bardzo, co tutaj będzie. Nie mam pojęcia, co jest w piwnicach ratuszy, ale chciałem, żeby akurat ten budynek miał piwnicę, bo to będzie prawdopodobnie największy taki zwykły budynek w Nowym Mieście. Będą jeszcze większe, ale to będą raczej takie specjalne projekty, tak to nazwijmy, żeby za dużo nie zdradzać na razie. No i myślę, że zrobimy tutaj głównie graciarnię, jak to w piwnicy. Dzisiaj pewnie wybudujemy tylko połowę, żeby cały odcinek nie skupiał się na wnętrzu, żebyśmy zdołali też wybudować jeszcze troszkę na zewnątrz, ściany i tak dalej. Więc zostawimy sobie tą połowę na później. Dzisiaj tutaj zrobimy taką graciarnię, jakiś magazyn, archiwum. Wiecie, piwniczny klimat. Pora na problemy. Szybko dzisiaj. Obniżyłem to o jednego plejta i ten jeden plejt to jest akurat tyle, żeby dało się tu zrobić ramy do drzwi, więc no nie będziemy mieli tutaj nigdzie żadnych drzwi, przynajmniej takich oryginalnych, legowych, że tak powiem. Trzeba będzie wymyśleć jakieś własne. No i to jest troszkę kłopot, bo będę musiał się dużo więcej nakombinować, ale finalnie takie rzeczy z reguły wychodzą na dobre. No więc zabrałem się za budowę customowych drzwi. Wiem, że nie są one za ciekawe, ale kompletnie nie spodziewałem się, że będę coś takiego konstruować, a chcę, żeby nasz budynek trochę urósł, więc nie będę poświęcał zbyt wiele czasu na takie rzeczy. Spokojnie, jeżeli coś wyjdzie brzydko, to poprawimy to tylko później. Szybka przerwa na małe ogłoszonko. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy przyjmujemy zgłoszenia do naszego konkursu mocerskiego na legownikach Poka Moca 2. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, poziom jest mega wysoki. Do końca dzisiejszego dnia możecie się jeszcze zgłaszać. To jest naprawdę ostatnia chwila. Warto się zgłosić, bo możecie wygrać między innymi kasę. No dobra, to są nasze drzwi. Jak widzicie, niestety musiałem drugi zawias zrobić taką atrapą właściwie, bo nie dało się tego przymocować tutaj inaczej. Wydaje mi się, że kiedyś coś takiego budowałem, jakoś sobie z tym poradziłem. Na pewno można to jakoś zrobić, ale nie chcę tutaj tracić za dużo czasu na te drzwi. Zwłaszcza, że bardzo dużo czasu już poświęciłem na przebudowę tego wszystkiego i z tymi schodami też trochę zajęło. Więc trzeba się troszkę sprężać. Najwyżej sobie potem popoprawiamy niektóre drobiazgi.
Dobra, myślę, że na razie styknie, zajmijmy się czymś ciekawszym, bo na pewno jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał cały ten budynek. On będzie bardzo charakterystyczny i nie mogę się doczekać, aż zaczniemy nadawać temu wszystkiemu właśnie kształtu, więc to wnętrze zostawiamy, nic specjalnego tutaj właściwie nie ma. Oczywiście to nie jest koniec, tutaj nawalimy dużo, dużo jeszcze rzeczy, to ma być takie zawalone, ale nie chcę cały czas robić tego samego na odcinku, więc na dzisiaj styknie. Dajcie znać, co waszym zdaniem powinno być w takiej piwnicy i jak wam się podoba to, co zbudowałem do tej pory. Na pewno będziemy to jeszcze modyfikować, to jest taka wstępna wersja. A i oczywiście postawiłem tutaj ścianę, a pod spodem naszego podłogodachu są płytki zabezpieczające, więc trzeba będzie to troszkę zmodyfikować. Oczywiście ja nie będę się bawił w tutaj przemodelowanie tych płytek, żeby była tutaj szczelinka na tą ścianę. O wiele łatwiej będzie po prostu obniżyć ścianę. O właśnie tak, przy czym to oczywiście oznacza, że ściany są te osobno, nie są wzmocnione. Jak będę chciał, to sobie tutaj przyczepię, ale nie wiem, czy jest taka konieczność, to raczej nie będzie się ruszać i generalnie jest stabilne. A ta ściana jest ważna, bo powoduje, że się mi to nie zapada, co byłoby na pewno problemem w momencie, jak już bym zaczął tutaj budować, zwłaszcza jeżeli będę tutaj robił jakąś podłogę, no to wszystko będzie mi się ruszać, więc ta ściana ma znaczenie też czysto takie konstrukcyjne. No ale dobra, lećmy z tym, budujmy pięterko. Tutaj jeszcze z przodu będziemy budować takie ładne, mam nadzieję, że ładne, kolumny. Nie wiem, czy mam wszystkie klocki do tego, więc pewnie tego nie skończymy, ale chcę, żebyście już troszkę mieli po tym odcinku pojęcie, jakiego typu będzie to budynek. Prosty kształt, nie będę tutaj niczego przekombinowywał, patenty ze cnotami też znane. Ten budynek nie będzie miał jakichś specjalnych udziwnień, ale myślę, że to będzie pasować ogólnie do tej stylistyki miasta, którą mam w głowie, czyli tak jak gdzieś tam już mówiłem, klimacik małego amerykańskiego miasteczka. W takich miejscach raczej nie ma cudów architektury. Okej, na razie tyle, to jest wstępna wersja, bo pewnie będziemy przy tym majstrować. Nie wiem, czy tutaj nie zrobić jakichś elementów jeszcze na froncie w innym kolorze. Troszkę więcej kolorów by się tu przydało, oczywiście sprawę troszeczkę załatwią okna. No ja nie wiem, zawsze mam problem z oknami, myślę, że wykorzystamy takie, bo w tym kolorze mamy też ramy, oczywiście nie przymocujemy ich tutaj tak po prostu, tylko coś wymyślimy, ale chciałbym teraz pokombinować troszkę z tymi kolumnami, no bo one będą tutaj przykuwać uwagę, to będzie taki element charakterystyczny, który też właśnie mocno się kojarzy z takimi budynkami, więc zastanówmy się, jak to zrobić. Tutaj muszę wspomnieć, czym się inspirowałem, bo kolumny są dość mocno inspirowane. Pewnie kojarzycie amerykańskiego youtubera Bevin Briggs. U niego był to posterunek, ale podobieństwa są wyraźne, więc myślę, że zawsze warto wskazać autora oryginalnego projektu. No niestety tutaj okien już nie zamontuję, bo skończyły się i generalnie już dochodzę do takiego momentu, gdzie kończy się takie radosne budowanie, nieskończoność klocków. Wszystko się powoli kończy, a właściwie nie powoli, tylko bardzo szybko się kończy, bo jeszcze niedawno kompletnie nie miałem miejsca, gdzie w ogóle poupychać klocki w kasetkach. A teraz niektóre z tych kasetek są już puste, więc no,
6 odcinków. Teraz mam olbrzymią rozkminę, jaki klocek dać tutaj na te rogi, bo nasuwa się oczywiście rozwiązanie typu tile 1 na 2, ale nie wiem jaki kolor, to po pierwsze. Myślałem może o tym, żeby dać nawet dokładnie ten kolor, który tutaj jest, ale troszkę się to będzie zlewać za bardzo i no w sumie po to jest, żeby dać jakiś fajny akcent kolorystyczny, więc myślałem o takim kolorze, ale trochę mi to nie pasuje, mimo że to jest w sumie podobny odcień, no nie. Ewentualnie jest jeszcze ten ciemnopiaskowy, on wygląda trochę lepiej, ale też mnie nie przekonuje, więc generalnie najbliżej mi do rozwiązania z kolorem jasno-szarym. Ten kolor się do tego świetnie nadaje, bo zresztą taki sam wykorzystałem przy budowie mojej remizy, ale właśnie z tego względu nie chciałbym powtarzać drugi raz tego, chociaż no to zdecydowanie wygląda najlepiej. Myślałem, czy w ogóle by nie zaszaleć i zamiast tile dać tutaj po prostu plate'a. Co o tym sądzicie? Ma to sens? Trochę dziwne, nietypowe rozwiązanie, ale z jakiegoś powodu mi to tutaj mega pasuje. I chyba w to pójdę. Zwłaszcza, że tutaj też chciałbym dać właśnie takie plejty. Fajnie to wygląda. Pasuje mi do tego stylu architektonicznego, takiego trochę topornego, ceglastego. Napiszcie koniecznie, co o tym sądzicie. I tak to wygląda, uporządkowane na miejscu, przy czym to nie będzie ostateczne miejsce. Będę chciał, żeby ratusz stał gdzieś centralnie na środku, bo to ma po prostu sens. Czekam na wasze opinie, widzimy się za tydzień. Dzięki, na razie, cześć.